Dzień dobry. Ja dzisiaj jestem w podwójnej funkcji, pilnuję jednocześnie technikaliów, więc mam nadzieję, że nic się nie wysypie ani w mojej prezentacji, ani w ogóle na sali. Ja chciałem powiedzieć trochę o oprogramowaniu, bo na tej konferencji bardzo niedużo było takich wystąpień. Zdaje się, że tylko Michał Woźniak coś o tym wspominał. Wolne oprogramowanie pojawia się od czasu do czasu jako taki punkt odniesienia, w którym się wydaje, że wszystko jest już załatwione. W zeszłym roku dyrektor ZX-u, pan Lewandowski, wręcz wygłosił prezentację o tym, że jak to wolne oprogramowanie sobie się radzi świetnie. Pytanie, czy da się to przełożyć na kulturę. Ja chciałem o tym powiedzieć w trochę innym kontekście, to znaczy zapytać o związek kultury z wolnym oprogramowaniem, w jaki sposób jedno na drugie wpływa. Wolne oprogramowanie, tak z czysto technicznego punktu widzenia, definicyjnego, oznacza cztery takie wolności, tak? Wolność korzystania z oprogramowania, wolność adaptacji go do swoich celów, tak? Co oznacza, że musimy mieć, wiedzieć, co się w nim dzieje, możemy coś zmienić ten program i korzystać z niego na jakiś inny sposób. Wolność rozpowszechniania, to znaczy możemy dzielić się kopiami programu z innymi osobami i wolność rozpowszechniania adaptacji, czyli jeśli my poprawimy coś w programie, zrobimy własną wersję, to możemy się nią podzielić z innymi. Rzeczy, które z tego wynikają, to jest oczywiście koniecznie jest dostęp do kodu źródłowego. No i jest mechanizmy społeczne, które się wytwarzają wokół produkcji takiego oprogramowania, tak? Są publiczne dyskusje o tym, co się powinno dać w danym projekcie. Czasem bywa tak, że ludzie naprawdę głosują, w którym kierunku rozwijać oprogramowanie. Czasem jest dyktator właściwie, który tym zarządza, ale wszyscy wiedzą, że w każdej chwili można sobie to oprogramowanie, jeśli nam się nie podoba to, co robi ten, powiedzmy, dyktator, tak, możemy sobie wziąć program w takim stanie, jakim jest i zmienić go sobie w pożądanym kierunku. To, w co się składa, to jest z mojego punktu widzenia taki rodzaj takiej demokratycznej kontroli nad oprogramowaniem. Tak, mamy jakiś sprzęt, którego używamy w życiu, mamy na tym sprzęcie chodzą jakieś programy i fakt, że to oprogramowanie może być wolne, oznacza, że wszyscy możemy tam zajrzeć, część z nas tam zagląda, wszyscy możemy w jakiś sposób pilnować, co to oprogramowanie robi i reagować, kiedy robi coś złego. Nawet jeśli, więc nie jest tak, że każdy w tym grzebie, to każdy zyskuje dzięki temu, że to oprogramowanie jest dostępne do wglądu i do modyfikacji dla wszystkich. Z mojego punktu widzenia znowu, ja sobie porównuję wolne oprogramowanie do praw konsumenta, tak? Ja bardzo sobie cenię, że mamy skład produktów żywnościowych na opakowaniach. To jest obowiązek podawania składu. Nie każdy to czyta, ale niewątpliwie wszyscy korzystamy na tym, że możemy się tego dowiedzieć, tak? Ktoś widząc taki skład chleba na przykład może ten podnieść larum, czy to na pewno jest tak jak trzeba, tak? Można z tego zrobić aferę, a można też stwierdzić, że okej, że wszystko jest w porządku. Tak i wolne oprogramowanie oznacza też możliwość modyfikacji tego, co mamy, co też się odnosi, co też jest jakimś prawem konsumenta, tak? To jest akurat przykład ze strony IKEA Hackers, gdzie ktoś wziął znany pewnie wszystkim stoik lak, zrobił z niego dla swojej babci wózek do przewożenia prania, czy coś takiego. Tam dorobił kółka, zrobił dwa stoliki lak, tam poskładał, zrobił takie, wziął kij od szczotki i coś takiego poskładał. No to prawo nie jest jakoś specjalnie kontestowane, tak? Znaczy jasne jest, że jeśli ja mam w domu dwa stoliki lak i szczotkę, to mogę coś takiego zrobić, nikt mi nie powie, że nie powinienem tego robić, bo ktoś zaprojektował stolik. Tak więc z czym tutaj był problem, to jakiś ten gorliwy prawnik z IKEA stwierdził, że jak na takiej stronie się pojawiały reklamy, to oni mają z tym problem, że to się nazywa IKEA Hackers. Taka uwaga, czysto na marginesie. No, w przypadku stolików oczywiście nikt nam nie próbuje powiedzieć, że nie możemy grzebać w naszym stoliku. Polecam zresztą rozebrać taki stolik, on ma bardzo ciekawe wnętrze. W przypadku oprogramowania różnica polega na tym, że o ile stolik to stolik, no to jednak oprogramowanie to działa, tak? To jest coś, co mamy w naszym sprzęcie, co jakoś tam chodzi, coś robi i w związku z tym jest pod czyjąś kontrolą, tak? Stolik po prostu sobie stoi, oprogramowanie jest przez kogoś kontrolą, robi to, co ktoś chce, żeby robiło, więc oczywiście pojawia się spór o to, kto to powinien kontrolować.
No i jeśli nie kontrolujemy tego my, jeśli nie kontroluje tego użytkownik, to znaczy, że kontroluje ktoś inny i że prędzej czy później użyje tej kontroli przeciwko użytkownikowi. Tak, na przykład. W Windowsie 8 jest dość backdoorów, żeby niemiecki rząd zalecił swoim jednostkom, żeby w ogóle tego nie korzystały. W Windowsie 10 już należy, już w regulaminie jest wymagana zgoda na to, żeby śledzić i wysyłać do centrali właściwie wszystko, co się robi w systemie, tak? To znaczy wszystkie wiadomości, które wpisujemy, wszystko, co piszemy na klawiaturze i tak dalej. Oczywiście to nikt tam nie zagląda, tak? W przypadku Google'a, w przypadku Apple'a, jeśli chodzi o systemy na urządzeniach mobilnych, obie te firmy mają możliwość zdalnego usuwania nam różnych rzeczy z naszych telefonów na przykład, tak, bez pytania nas o zgodę. W przypadku Samsunga, zespół, który robił wolną wersję Androida, ktoś nazywa Replikant, znalazł, że w module odpowiedzialnym za obsługę modemu w telefonie jest kod, który oczywiście nie da się za bardzo ruszyć, ale udało się ustalić, że on tam jest, który grzebie w systemie plików z jakiegoś powodu. Zawiera backdoor, który pozwala Samsungowi sięgnąć do naszego systemu plików. Nie jest jasne, dlaczego modem miałby potrzebować coś takiego robić. No oczywiście przybija wszystkich Amazon, który 5 lat temu zresztą wykonał niesamowity krok, w którym kiedy firma zorientowała się, że nie ma praw do powieści 1984 George'a Orwella, właściwie jeden z partnerów tej firmy, który dostarczył tą książkę przez sklep Kindle, Amazon usunął tą książkę ze swojego sklepu i z urządzeń wszystkich swoich użytkowników. Jak mówię, to było już 5 lat temu, w tym czasie oni się zaczęli trochę reflektować i w pewnym momencie nawet powiedzieli, że może z tym usuwaniem tego roku 1984 to nie był najlepszy pomysł. A wydawałoby się, że książki to jest taka niewinna sprawa. 4 lata temu w wolnych lekturach wprowadzaliśmy format EPUB. Może są na sali tacy ludzie, którzy pamiętają jeszcze to zdjęcie. No i wprowadziliśmy ten format, przekonwertowaliśmy całą naszą kolekcję i okazało się, że gdzieś ktoś na jakiejś stronie robił test czytnika i wyszło mu, że nasze książki wyglądają tak. No, już tak nie wyglądają. Skąd to się wiodło? Jak widać, nie ma polskich znaków. Nasze książki były zupełnie poprawne. Okazało się, że coraz popularniejsze na rynku robiło się oprogramowanie produkowane przez firmę Adobe, która po prostu nie zawiera polskich znaków. No okej, okay, tak? To oprogramowanie po prostu było słabsze pod tym względem niż oprogramowanie innych czytników, ale z jakiegoś powodu się robiło coraz bardziej popularne. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wtedy stwierdziłem, Adobe skupił się na produkcji coraz lepszego systemu DRM, coraz na produkcji coraz lepszego czytnika. W tym roku okazało się, że skupiali się właśnie na czymś trochę innym, to znaczy na wysyłaniu wszystkiego, czego można się dowiedzieć o użytkowniku z jego czytnika, tak? Wszystkie książki, które się na tym czytniku znalazły, wszystko, jak widać, że o której godzinie, na którą stronę użytkownik wszedł, to wszystko idzie czystym, nieszyfrowanym tekstem do Adobe, także można to sobie po drodze podsłuchać. Ale to jest odkrycie z października tego roku, więc jakby oczywiście ja zgłosiłem się z prezentacją wcześniej. To, co mnie do niej bezpośrednio zachęciło, to jest informacja, że Mozilla, która produkuje świetną przeglądarkę Firefox i która zawsze stała na straży praw użytkowników, poczuła się zmuszona do tego, żeby wpuścić do swojego kodu kawałek niewolnego oprogramowania. Sam Firefox jest wolny, wpuścili kawałek niewolnego oprogramowania, powiedzieli, obudują to takim swoim kawałkiem wolnego kodu, który będzie pilnował, że ten niewolny kod nie robił nic złego, tak? Oczywiście ten niewolny kod jest po to, żeby z kolei pilnować, żeby Firefox nie robił nic złego, więc to jest taka trochę sytuacja, że złapał kozak tatarzyn za łeb trzyma. Ale od tego czasu zdarzyło się coś jeszcze ciekawszego, tak? Niedalej jak tydzień temu trafiłem na informację, że można już kupić telewizory, które są sterowane głosem. W związku z tym nasłuchują, co się przy nich mówi i oczywiście wszystko to, co wysłuchają, wysyłają do centrali, więc w polityce prywatności można wytrzeć takie zdanie, tak, że lepiej uważać, żeby przed teleekranem nie mówić o prywatnych sprawach. Tak. Możemy się śmiać, możemy powiedzieć, że nie chcemy takich telewizorów, ale prawda jest taka, że za chwilę będziemy mieć programy telewizyjne, które działają tylko na tym, tak jak mamy programy telewizyjne, które działają tylko w tym kawałku. Tak.
Więc do czego to się sprowadza? To się sprowadza do tego, że producenci treści, chcąc wymusić na nas jakieś zachowanie, każą nam używać programowania, którego tak naprawdę nie chcielibyśmy z innych powodów używać. To można oczywiście inaczej, można po prostu oferować książki bez DRM-ów w strawnym formacie, którego można używać na oprogramowaniu, którego użytkownik sobie wybierze. Można oglądać filmy na wolnym programowaniu, które obsługuje nasz telewizor, czy rzutnik, czy cokolwiek, czegokolwiek tam używamy. Tak, XBMC, oni teraz zmieniają nazwę, zdaje się, ale to jest świetny kawałek oprogramowania, którym się można podłączyć do wielu różnych serwisów, również streamingowych, tak, ale nie narzuca użytkownikowi żadnych dziwnych rzeczy. Tak. Sprowadza to się do tego, że jeśli chcemy mieć uczciwy układ między konsumentem a producentem, to ta uczciwość musi działać w obie strony. Tak? Znaczy producent nie może narzucać użytkownikowi własnościowego oprogramowania, bo to wtedy użytkownika, a nie siebie wystawia na ryzyko. Tak? Można powiedzieć, że okej, to jest takie ryzyko, na które się godzimy, ale no, nie, po prostu tego nie róbmy. Tak? Dziękuję bardzo.